Tym razem dodatkowo pod koniec wymiany oleju zastosowano lekkie podniesienie przodu w celu zlania resztek oleju i w załączeniu efekty. Nie jestem też pewny, czy w ciągu 11 lat był wymieniony filtr oleju, bo przy pierwszej wymianie od razu po zakupie w 2023 był wykręcony filtr, którego zdjęcie przesyłam. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Volkswagen Polo, rok produkcji 2012, silnik benzynowy 1.4, 85 koni. Przebieg aktualny pojazdu to blisko 36 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie to, że otrzymano bardzo zbliżone, a jednocześnie bardzo zagadkowe wyniki dla dwóch różnych samochodów Krzysztofa. Spróbujemy znaleźć potencjalną przyczynę takich wyników. Inicjatorem eksperymentu jest Krzysztof. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Krzysztof skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy. Kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów ponownie za chwilę. W ramach ciekawostek, Krzysztof już był obecny dwukrotnie na kanale R2D. Możecie zobaczyć badania z drugiego samochodu Krzysztofa w odcinkach numer 33 oraz 176. Do silnika zalany został olej Shell Helix Ultra w klasie lepkościowej 5W40. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 4249 km, 90% eksploatacji to miasto, 10% trasa, dominują odcinki nieprzekraczające 10 km, olej eksploatowany przez 10 miesięcy, brak dolewek, po wymianie oleju zastosowana została płukanka silnika. W ramach dodatkowych informacji Krzysztof napisał w ten sposób: mając na uwadze dobrą współpracę, przesłałem kolejne próbki do testów. Tym razem jest to samochód, którym przez większość czasu przemieszcza się moja żona Barbara. Samochód został zakupiony rok temu w maju w Polsce od pośrednika, który go sprowadził z Niemiec, gdzie miał dwóch właścicieli. Volkswagen został wyprodukowany w 2012 roku i do 11.06.2024 roku przejechał 35 749 km, z czego moja żona przejechała z 5000 km. Samochód służy cały rok, głównie do dojazdów do pracy, około 5 km w jedną stronę i na zakupy. Średnie spalanie przy takim stylu jazdy to 8,75 litra na 100 km. Polo jest głównie użytkowane w mieście. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 75,9 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 170. Porównujemy wynik z deklaracją producenta. Otrzymujemy idealną zgodność, praktycznie dokładnie takie same wyniki w badaniu jak w deklaracji producenta. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 67,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,0 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 178, czyli obserwujemy zmianę lepkości w niższej temperaturze na poziomie minus 12%, stan ostrzegawczy, oraz na poziomie minus 6% w temperaturze 100 stopni Celsjusza, stan w pełni akceptowalny.
Warto wyraźnie podkreślić, że w niższej temperaturze ta zmiana jest blisko dwukrotnie większa niż w wyższej temperaturze. W drugim samochodzie Krzysztofa takiej sytuacji nie obserwowaliśmy. Zmiany były równe oraz w pełni akceptowalne. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik testu pozytywny, zanieczyszczenia w normie, ogólna jakość oleju bez zastrzeżeń. Te poszarpania oraz nierówności na strefie dyfuzyjnej to obstawiam, że kwestia niedoskonałości bibuły i środka rozprowadzonego na niej. Taka jest moja ocena. Jak wiecie, w obszarze chromatografii bibułowej cały czas eksperymentuję z różnymi bibułami i szukam optymalnego rozwiązania, zatem trudno w tym obszarze o idealną powtarzalność i wzorcową dokładność. Na drugiej bibule, która towarzyszy mi od dłuższego czasu, widać, że jakość tego oleju jest w normie i nie mamy mocnych sygnałów do niepokoju. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Dla próbki oleju przepracowanego mamy następujące wnioski. Żeby było ciekawiej, wyniki oceniamy na tle drugiego samochodu Krzysztofa, który był badany dwukrotnie, przypominam odcinki numer 33 oraz 176. Degradacja dodatków i bazy olejowej w normie, wczesny stan ostrzegawczy, zanieczyszczenia dużo niższe niż w drugim samochodzie. Niemniej jednak ten sygnał w okolicy 1000 ton na widmie również stanowi pewnego rodzaju zagadkę. Bardzo wysoki poziom sulfonowania oraz nitrooksydacji, nie tak wysoki jak w drugim samochodzie, niemniej jednak są to poziomy krytyczne i trzeba je mocniej zasygnalizować. Procesy oksydacyjne pod pełną kontrolą. Napisałem do Krzysztofa w ten sposób: ciekawe są te wyniki z pana próbek, inny samochód, inny silnik, inny olej, a ponownie bardzo wysoki stopień nitrooksydacji, sulfonowania oraz pewnego rodzaju zanieczyszczenia. Pytanie, co to jest za źródło? Pan wie najlepiej, bo zna pan swoje nawyki i swoje otoczenie, proszę zastanowić się nad potencjalnym źródłem. Odpowiedź Krzysztofa była następująca. Inny samochód, inny silnik, inny olej, inny styl jazdy, inny kierowca, inny sposób użytkowania, krótsze trasy i praktycznie tylko miasto, ale zawsze w obu samochodach to samo paliwo. Shell V-Power 9.5 i raz zalany ten sam dodatek, tylko nie pamiętam, czy w obu samochodach było przed wymianą oleju. Nazwę wyświetlam teraz na ekranie. Wysokowydajny dodatek do benzyny 100 ml. Tym razem dodatkowo pod koniec wymiany oleju zastosowano lekkie podniesienie przodu w celu zlania resztek oleju i w załączeniu efekty. Może oleju nie spłynęło dużo, ale na pewno końcówka była zauważalnie gęstsza. Nie jestem też pewny, czy w ciągu 11 lat był wymieniony filtr oleju, bo przy pierwszej wymianie od razu po zakupie w 2023 był wykręcony filtr, którego zdjęcie przesyłam. Czyżby niemiecka oszczędność? Część pytań stanowi bardzo dobry zaczyn do dyskusji, zapraszam do sekcji komentarzy pod filmem. Podsumowując, zmiany na widmie to najprawdopodobniej pochodna zastosowanego dodatku do paliwa. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!